Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska ukraińskie muszą wycofać się z Lisiczańska. W warunkach wielokrotnej przewagi rosyjskich sił okupacyjnych w artylerii, lotnictwie, systemach rakietowych, amunicji i personelu, kontynuacja obrony miasta miałaby fatalne konsekwencje. W celu ratowania życia ukraińskich obrońców podjęto decyzję o wycofaniu się. To strategicznie ważne miasto było ostatnim punktem ukraińskiej obrony w obwodzie ługańskim. Mer Melitopola poinformował, że siły ukraińskie zniszczyły w nocy z soboty na niedzielę bazę wojsk rosyjskich w okupowanym Melitopolu. Dodały, że jest to jedna z czterech baz działających na terenie miasta. Agencja Interfax Ukraina dodaje, że siły ukraińskie oddały ponad 30 strzałów o godzinie 3 w nocy i 5 rano. Ich celem była baza Rosjan. Rosyjski rekin zatopiony. Ukraińskie władze potwierdziły, że rosyjski kuter desantowy zatonął po wpłynięciu na minę w okolicy Mariupola. Zginęło trzech członków załogi rosyjskiego kutra desantowego projektu 1176 Akuła, należącego do rosyjskiej floty czarnomorskiej. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.